Czego się spodziewasz po tym turnieju, jeżeli o swój występ? Niczego. No dobra, Krzysiek, muszę zapytać cię o World Cup of Darts. Wracacie na tarczy czy z tarczą? Jest niedosyt, czy jesteś zadowolony z tego, co zaprezentowaliście? No, oczywiście jest niedosyt, no bo to jednak ten mecz z Niemcami no, mogło pójść lepiej i wiemy, że można było pociągnąć dużo, dużo dalej. Ale też z drugiej strony no, dwa mecze wygrane. Portugalia, ten drugi mecz, rekord świata, to cieszy, ale jest niedosyt. No, Krzysiek Ratajski bardzo ciebie chwalił za twój występ, a jak ty ocenisz jego postawę? No, wiadomo, że Krzysiek był tak z pozycji pierwszej i to on jakby ciągnął tego debla, ja gdzieś tam dorzucałem. No, myślę, że każdy z nas zrobił swoje i że naprawdę to był dobry debel i w pierwszym meczu, i w drugim meczu, i w trzecim meczu było ok. No troszkę zabrakło gdzieś tam po drodze z tymi Niemcami, ale super, super było. A jaka była wasza reakcja na tę rekordową średnią? Było jakieś świętowanie, coś? Nie, nie. No ja byłem mocno zdziwiony, bo ja myślałem, że to jest tak gdzieś tam koło 100, może troszkę ponad. Chwilę później, gdzie skończyliśmy mecz, Krzysiek wiedział, że to był dobry mecz, że to było dużo więcej. A wychodząc już tam gdzieś na korytarz, gdzie podszedł Webster i Madley, gdzie gratulowali rekordu świata, to już wtedy do mnie dotarło, że to był naprawdę bardzo dobry mecz. Nie dobry, tylko bardzo dobry mecz. Ale nie chcieliście się podpalać, słyszałem, że nie chcieliście się dopuścić do siebie trochę tej no myśli. Nie, no wiesz co, jeżeli grasz w PDC i widzisz mecze 112, 114, 116, no to nie jest jakoś tam coś, co uważasz za jakoś mega super. No, wiadomo, że jest to osiągnięcie, rekord świata, ale to nie jest coś, co robi na tobie wrażenie jakieś naprawdę duże. A jak niemiecka publiczność podczas tego meczu? Rzeczywiście wam przeszkadzała i to miało wpływ, czy nie? Była głośna, to trzeba przyznać. Ja starałem się tam gdzieś no, troszkę wyciszyć, jakieś tam zatyczki do uszu improwizowane. Ale jednak no, duża presja, duży hałas i no, myślę, że troszkę te parę oczek na średniej to zrobiło. Też ciekawy jestem, jak będzie zachowywała się polska publiczność już niedługo, bo niedługo Poland Darts Masters. Też jestem ciekaw. Też myślę, że będzie głośno, tylko w tą drugą stronę. No zobaczymy. To ciężko powiedzieć, pierwszy turniej w Polsce, takiej rangi. Ja myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. A jakie masz cele na ten turniej? To znaczy, czego się spodziewasz po tym turnieju, jeżeli o swój występ? Niczego. Bez celów, bez oczekiwań. Chciałbym zagrać dobrze, nawet myślę, że bardzo dobrze, a no wiadomo, zobaczymy co wyjdzie. Jakie masz cele, jeżeli chodzi o PDC i czego się spodziewasz w tym sezonie? Co byś chciał osiągnąć? No wiadomo, że no chciałbym zatrzymać kartę. To jest taki jakiś priorytet. Będzie ciężko, to wiadomo. No, to znaczy tak, no playersów jeszcze jest 15. Powiedzmy, że jesteśmy w połowie sezonu. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Przede wszystkim to jest załapanie się do finału Players Championshipów. Później na zbieranie tyle punktów do Order of Merit, żeby załapać się do Mistrzostw Świata. A tam wszystko się może zdarzyć. To znaczy mogę odpaść w pierwszej rundzie i tak by no, może braknąć, a mogę przejść rundę, dwie i może to wystarczy, żeby zachować kartę. Więc no, skupiam się na grze w Players Championship, żeby zagrać w finałach. To jest taki cel na tą chwilę. A największe marzenia Krzysztofa Kciuka, jeżeli chodzi o darta? No wiadomo, że Mistrzostwo Świata to jest największe marzenie każdego i wiadomo, że jest odległe, ale no, trzeba dążyć do tego, że i spróbować to spełnić. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.